Boże. Dzisiaj jesteśmy w Lucze Arena. Witamy księdza Mateusza. Proszę księdza, jesteśmy tutaj w ramach Tygodnia z Ewangelią. Chcielibyśmy zapytać o kilka rzeczy dotyczących talentu. W jaki sposób ksiądz rozumie słowo talent, definiuje ten talent? No ja rozumiem talent jako jakąś zdolność, czy jakąś taką rzeczywistość, w której się bardzo dobrze odnajdujemy. Coś, co z jednej strony zostało nam darowane, a z drugiej strony jest jakąś formą zadania, wyzwania dla nas. I coś, co nam sprawia radość. Coś, co jeżeli się tego podejmujemy, no to czujemy, że to jest właśnie to. Czy to mówiąc językiem zaprzyjaźnionej nacji, że to, czujemy to flow i wtedy... Jeżeli robimy to, co kochamy, to też nam to nie ciąży, rozwijamy. Myślę, że w tym postrzeganiu talentu też jest ważne to, że nie jest to tylko dla nas, ale że możemy tym talentem służyć, możemy coś wnieść dla kogoś drugiego. No i akurat to miejsce jest przykładem czegoś takiego. Z jednej strony nasza pasja hokejowa, z drugiej strony nasze zdolności organizacyjne i też jakiegoś takiego budowania teamu. Tworzenia przestrzeni, gdzie innych możemy do tego zaprosić, gdzie mogą się dobrze czuć i dzieciaki, i dorośli, i hokeiści, bo z myślą o hokeistach w pierwszym rzędzie, nie oszukujmy się, była tworzona Lucha Arena. Ale cieszymy się, że po 10 latach tutaj, kiedy przychodziłem do Bielska dokładnie 10 lat temu, był jeden hokeista, a teraz akurat ostatni sezon był taki, że wygraliśmy wszystko, co było do wygrania w polskim hokeju, bo zdobyliśmy Puchar Polski Amatorów. Nasza druga drużyna wygrała pierwszą ligę, czyli mamy mistrza pierwszej ligi, no i Ekstraliga tak samo została zdobyta przez nas dzięki posiłkom z ukochanego Oświęcimia i zaprzyjaźnionych hokeistów, także Lucze w potrójnej koronie i to jest taki, myślę, dobry przykład tego, jak talent może być przez te lata, no bo to już siódmy rok działalności naszej tutaj, kiedy o niego dbaliśmy, szlifowaliśmy, zmagaliśmy się z rozmaitymi trudnościami, no zaowocował takim pięknym zwycięstwem, ale też zaowocował tym, że tutaj mnóstwo różnych ciekawych wydarzeń i godzin spędzonych w dobrej atmosferze, też takich wydarzeń preewangelizacyjnych, czy po prostu takich wspólnototwórczych. To jest naprawdę fascynujące, proszę księdza. Niech ksiądz mi powie, w jaki sposób można rozpalić ten talent, jakim jest sport. To nie jest takie proste, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja myślę, że takim słowem czy przestrzenią bardzo bliską talentowi jest też pasja. Że młodzi ludzie, kiedy widzą, że się żyje pasją, no to wtedy też są zarażeni. No nie da się też zarazić kogoś, jeżeli samemu się nie płonie, więc tak jest z głoszeniem Ewangelii. Jeżeli młody człowiek widzi, że katecheta żyje, że mu się te oczy świecą od tego, kiedy mówi o Ewangelii, kiedy mówimy na przykład o ofiarze Lucze Badano, kiedy sami jesteśmy zachwyceni jej postawą, to potrafimy innych też przekonać do tego, że warto się przyjrzeć tej młodej świętej, chyba jedynej w historii Kościoła katolickiego, która nie przeszła z klasy do klasy, która też kłóciła się z rodzicami o porę powrotu z pizzerii i tak dalej, a mimo to potrafiła rozwijać się, dbać o innych, służyć we wspólnocie, potrafiła w kryzysowym momencie swojej choroby odnaleźć światło w Ewangelii, odnaleźć Chrystusa w Eucharystii i tym światłem też innym zarażać. Więc odpowiadając już na to pytanie tak na okrętkę, no myślę, że pasja to jest to, co jest najważniejsze. No ja nikogo nie zachęciłem w tym mieście do tego, żeby grał w piłkę nożną, ponieważ gram jak muszę. Natomiast jeżeli chodzi o hokej, no to jest coś pięknego. Także pasja, myślę, jest tutaj najbardziej istotna. No piękne jest to, co ksiądz mówi na temat światła. Wiemy, że tutaj jest... To miejsce nazywa się Lucze, czyli światło. W jaki sposób przez sport, przez ten talent można odkryć światło Ewangelii? Na tym obrazku beatyfikacyjnym Chiary Lucze Badano są trzy słowa: life, love, light. I przykład błogosławionej Chiary Lucze Badano jest taką doskonałą ilustracją, jak żyjąc
blisko Boga, można wygrać swoje życie, pomimo tego, że schodzi się z tego świata w wieku 19 lat, nie mając włosów na głowie, bo przecież ta terapia ją wykończyła, ale potrafiła, leżąc w szpitalu, zaplanować sobie szczegóły swojego pogrzebu, gdzie powiedziała swoim przyjaciołom, żeby byli ubrani na biało. Sama wybrała sobie pieśni, które miały być śpiewane w czasie tej uroczystości pogrzebowej. Prosiła też mamę o to, żeby ubrała ją do trumny w najlepszą sukienkę, w taką, w której się dobrze czuła, i mówiła, żeby wszyscy powtarzali: teraz Chiara widzi już Jezusa. I to jest to życie, które jest mocniejsze od śmierci. A to życie ma swoje źródło właśnie w miłości, to jest ten drugi filar. W tej miłości Jezusa Chrystusa, który poprowadził nas właśnie poprzez tę największą otchłań, czyli przez śmierć jest w stanie nas wyprowadzić i nadać nowy sens naszemu życiu. I przez to też, i to jest trzeci filar, możemy być światłem pomimo trudności, z którymi się spotykamy. I jest właśnie to: wygraj życie, żyj miłością i dziel się światłem, które ostatecznie jest tym światłem Chrystusowym. Zawsze mam taką tradycję, już kolejny raz mamy spotkanie, że zachęcamy naszych rozmówców do tego, żeby powiedzieli kilka zdań do kamery i zachęcili do tego dzieła, w którym są. Jakby ksiądz mógł zwrócić się tak bezpośrednio do tych, którzy będą oglądają nas dzisiaj. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do tego, by odkryć swoją pasję, swój talent, by się odważyć, by wyjść, by spróbować. Tutaj bardzo często jest tak, że ktoś się poddaje, bo mówi: nie, nigdy nie jeździłem na rolkach, nie chcę założyć. Mówię: spróbuj, załóż, są ochraniacze, możesz się chwycić, możesz posłuchać instruktora. Myślę, że warto, żeby zrobić ten pierwszy krok. I być może jesteś obrażony jakoś na Pana Boga, na Kościół, na nie wiadomo kogo jeszcze. Daj sobie tę szansę, zrób ten pierwszy krok. Może wejdź do kościoła, może zrób coś, o czym od dawna myślałeś. Zachęcam do tego, by zrobić ten krok w stronę światła.